W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego we wtorek 6 września. Pozdrawiam i witam Was wszystkich słowami dzisiejszych haseł. Pierwsze z nich zapisane jest w Księdze Daniela w 9 rozdziale. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie. Drugie hasło wyjęte jest z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Bardzo chętnie, bardzo często oceniamy drugiego człowieka. Przy ocenie ludzi stosujemy bardzo, bardzo różną miarę. W zależności od zastosowanej miary, w zależności od zastosowanych norm, jeden człowiek staje się, może być uznany za wielkiego, godnego naśladowania, ale kiedy przyjmiemy, przyłożymy inną miarę, może być ten sam człowiek uznany za nic nieznaczącego, szarego, niegodnego uwagi. O wielkości człowieka nie świadczą jedynie jego dokonania, lecz również, a myślę, że może przede wszystkim, umiejętność uznania swoich błędów, umiejętność uznania swoich słabości, umiejętność przyznania się do tych błędów, do słabości i szukania sposobu, aby te błędy, te niedociągnięcia, te moje słabości przezwyciężyć. Jednak prawdziwy charakter, prawdziwą wartość człowieka poznaje się najlepiej, obserwując jego stosunek do chorych, do ubogich, ułomnych, nieszczęśliwych, biednych. Kto dla takich ludzi ma serce, kto z takimi ludźmi potrafi rozmawiać, potrafi z nimi przebywać, ale także potrafi i chce takim ludziom i tym ludziom pomóc, ten jest zazwyczaj dobrym, szlachetnym człowiekiem. Kto się zaś od takich ludzi, od tych ludzi odsuwa, kto się do nich odnosi obojętnie, ozięble, ten jest człowiekiem małowartościowym, choćby na zewnątrz posiadał wielkie zalety. Jezus, jak czytamy w Ewangelii, zasiadał do stołu z celnikami, z grzesznikami i innymi zgardzonymi ludźmi, a oni się do Niego garnęli, a oni do Niego chętnie przychodzili. Natomiast faryzeusze, natomiast uczeni w piśmie gardzili nimi, odsuwali się od nich jak od jakiejś zarazy. A na Jezusa patrzyli z potępieniem i mówili z pogardą: ten grzeszników przyjmuje, ten jada z nimi. Różnice w odnoszeniu się do wszystkich nieszczęśliwych, upadłych, grzesznych charakteryzują człowieka także i dziś. Świat przyklaskuje grzesznikom. Świat przyklaskuje tym, którym się powodzi. Przyklaskuje, dopóki są szczęśliwi. Dopóki się takim ludziom powodzi. A potem się świat, ludzie od nich odwracają. Tak przyklaskiwali lekkomyślni towarzysze synowi marnotrawnemu. Dopóki miał pieniądze, dopóki tymi pieniędzmi dzielił się. A kiedy pieniędzy zabrakło, kiedy bogactwa zabrakło, po prostu się od niego odwrócili, opuścili go. Kapłani i wodzowie ludu żydowskiego przyjęli Judasza, kiedy im przyrzekł wydać Jezusa. Ale kiedy przyszedł do nich, żałując swojego postępowania,
co zrobili? Wzgardzili. Wzgardzili nim, odwrócili się od niego. Judasz już nie był im potrzebny. Tak właśnie czyni świat. Tak właśnie my bardzo często postępujemy. A Bóg? A Bóg jest zupełnie inny. On karci grzeszników, gdy grzeszą. On wskazuje, co człowiek źle robi. Ale pokutujących, ale nieszczęśliwych przygarnia do siebie. Podnosi z upadku, pociesza i pomaga. Taki jest Bóg. Bo jak pisze dzisiejsze hasło, u Pana Boga jest zmiłowanie, u Pana Boga jest przebaczenie. Żyjmy tą nadzieją, że Pan Bóg nam przebacza nam nasze winy. Niech nam Bóg Wszechmogący dziś i każdego kolejnego dnia błogosławi. Zostańcie z Bogiem.